Okrutna Carmen. Zapraszam do środka. Nasza wróżka, cyganka Dronio, nieomylnie przewiduje przyszłość. Zapraszam. Panie, panowie, dzieci i starcy, poznacie przyszłość za niewielkie pieniądze. Brawo. To prawda. Rzadka okazja. Słucham. Czy będę szczęśliwy? Skąd mam wiedzieć? Kulo kryształowa, powiedz, czy ten człowiek będzie szczęśliwy. Widzę. Czeka pana wspaniała przyszłość. Świetnie. Naiwniak. Co mnie czeka? Kulo kryształowa, powiedz, co czeka tego człowieka. O nie, to niemożliwe. Ulegnie pan wypadkowi. Straszne. Tchórz. To okrutne. Przecież ja zmyślam. Jakiś kłopot? Za którego z bliźniaków powinnam wyjść? Kulo kryształowa, powiedz, co będzie z panią i bliźniakami. Widzę nowego mężczyznę w pani życiu. Młody, przystojny i bogaty. Jakim prawem to zrobiłeś? Mówiła pani o idealnym mężczyźnie. Dowcipniś. Co się stało? Niech pani spojrzy. Wróżyła jej pani. Jest z tym mężczyzną. Chciałbym podziękować. Wygrałem na loterii. Jestem bogaty i szczęśliwy. Niemożliwe. Niech mi pani powie, czy się ożenię i kiedy. Też chcę wiedzieć. Zaczynajmy. Jestem zdenerwowany. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Oto nasza przyszłość. Postaraj się, kryształowa kulo. Tańczymy. Będziemy szczęśliwi. Co? Areszt? Okropne. Podobają się wam przepowiednie? Pan żartował? Napędził pan nam stracha. Łatwowierne głuptasy. Czekamy pokornie na pana rozkazy. Jedźcie natychmiast do Karamby, do Carmen. Ona jest szefem bandy złodziei, którzy mają kamień do Kuro. Jest bardzo okrutna i może was skrzywdzić. Co wymyślili tym razem? Przecież byli tu. Tak, jak myślałem. Chłopcy, pojazd gotowy. Musimy jechać za nimi. Do bazy. Który pojazd zostanie wybrany? Jatta pies, jatta pelikan, czy też jatta ryba? Jatta pies. Gotowi. Jatta
To Karamba. Nic specjalnego. Gdzie ta Carmen? Zapytajmy chłopca. Owoce, świeże jajka, kupujcie. Przepraszam, gdzie znajdziemy Carmen? Znasz ją? Uciekł z areny. Szarżuje tu. Byku, chodź tutaj. Jesteś wspaniała. Co za temperament. Niezwykła. Carmen, kocham cię. Przesada. Szybciej, bo policja może nadjechać. Cudowna. To złodziejka. Nie bądź zazdrosna. Jesteście cudzoziemcami? Jestem Dronio, sławna złodziejka. Czego chcesz ode mnie? Podobno masz kamień do kuro. To ciekawe zamaskowana damo. Myśli, że jest dowcipna. Na co patrzycie? Na pani twarz. Czemu pani nosi maskę? Już naśladujecie tę tupeciarę? Carmen, wróciłaś do Karamby. Miguel, cieszę się, że cię widzę. Ja też. Miałem nadzieję, że staniesz się uczciwa. Też się nie zmieniasz. Proszę cię, Carmen. Nie chcę się zmieniać. Zostawiła róże. Nie jest zbyt kobieca. Szukamy kamienia. Ładna róża. I pięknie pachnie. Pachnie bandą Drombo. Są w pobliżu. Szukajmy ich, szukajmy. To ulica bez końca. Chyba się zgubiliśmy. Czego chcesz? To moja róża. Zostawiła ją Carmen. Gdzie ona jest? Też jej szukam. Masz kłopoty? Nazywam się Miguel, sprzedaję owoce. Zachowanie Carmen jest spowodowane czarami, które rzucił na nią wróż. Nie rozumiem. Straciłby nadprzyrodzone siły, gdyby nie kula. Jaka kula? Szklana kula, która umożliwia mu widzenie przyszłości. Przyrzekam, że Carmen znów będzie uczciwa. O, Carmen. Zaufaj nam. Musimy ubiec Dronio. Partenza. Ok. Gdzie jest Dronio i jej kumple? Może w tamtym namiocie? Tak, tam są. Boże cyganów, jesteśmy bezdomni i nie mamy perspektyw. Błagam, pokaż nam przyszłość. To Miguel. Przeklęta kula. Łapcie go! Ej,
weszli na arenę. Koniec z tym, Carmen. Coś ty zrobił. Przez tę kulę stałaś się nieuczciwa, więc ją zniszczyłem. Nie jest tak, jak myślisz. To kamień mi daje nadprzyrodzoną siłę. Kamień? Jest nasz. Nareszcie go mam. Udało się. Zabierzcie im go. Przypieczemy ich. Dlaczego uciekacie, tchórze? Poddaj się. Ani mi się śni. Pokażę ci, która z nas jest górą. Nie pozwolę ci na to. Sami bohaterowie. Ciebie też zdzielę. Panna Dronio się rozzłościła. Mnie się też tak wydaje. Ja wam pokażę. Dosyć. Miguel, bardzo cierpisz? Zasłużyłam na to. Dość już, Dronio. Znów oni. Tym razem przesadziłaś. Nie zasługujesz na litość. Nic jej nie będzie. Zgadzam się. Zdrajcy! Jesteśmy po pani stronie. Kłamczuchy! Wiesz już, jak okrutna jest panna Dronio. Chciałabyś być do niej podobna? Nie. Do roboty. Już się robi. Co robimy, Janet? Mamy ich w garści. Zamienimy ich w psa i kota. Niech się kłócą do końca odcinka. Nie będą nam przeszkadzać. Co robić? Moja w tym głowa. Metoda jata psa jest brutalna, ale skuteczna. Co się stało? Dziwnie się czuję. Doszli do siebie. Powtórzymy akcję. Nie patrz na światło. Jatta psie, ciebie nie zahipnotyzują. Pies. Szybko. Chodź no tu. Jeszcze raz. Przepraszam. Pies, bierz się za nich. Zaczyna się spektakl. Nie boimy się starych sztuczek. Do ataku. All right.
To nie wystarczy. Ja ta psie. Pies. Jedźmy. Miękka, puchowa poduszka. Wygodnie ci? Może chcesz pled? Chętnie. Nie kpi. Nie będę. Działajcie. Zniszczcie ich robota. Łudzi się pani, że tym razem się uda? Nie pozwolimy na to. Poddajcie się. Włączam lustra. Coś nie tak. Macie kamień do kuro? Nie dojdy. Walczcie. Zniszczcie Jattaman. Jestem kretem. Wykopię jamę. Ja też. Znaleźliśmy kamień. Proszę spojrzeć. Głupcy. To zwykły kamień. Jak miło jest kopać. Właśnie. Sami się karzecie, więc moją karę odłożę. Żegnajcie. Jestem szkieletem, amuletem. Wygraliśmy. Jatta pies. Wybaczcie, że musieliście czekać. Mógłby pan się w ogóle nie pojawiać. Postępuję zgodnie z zasadami. Oto kara. Patrzcie mi w oczy. Wszystko się kręci, a wy zamieniacie się w motyle. Jestem motylem. I podczas gdy banda Drombo oddala się śpiewając, w Karambie kwitnie miłość. Zostawmy szczęśliwą parę i wróćmy do Jattaman, którzy wracają gotowi do następnej przygody. Jattaman.